Jeden był celny, Zbigniew oddaje jeden celny cios w tył. Amerykanin cały czas walczy na dusza i tylko tymi potwornie długimi rękami próbuje od czasu do czasu złapać Zbyszka. Ja nie wiem, jak Zbyszek musi wysoko wygrać, żeby się nie powtórzyło to nieprzyzwoite widowisko, które mieliśmy po walce Polaka Walaszka z Amerykaninem Krupie. Zbyszek nie zniszczył tego przeciwnika. Musi bardzo uważnie boksować i trudno mu tą swoją normalną metodą...